Cześć, tu Kama, witajcie na kanale Fish Talking. W momencie, kiedy to oglądacie, jest już dobrze ponad połowa czerwca, a ja Was zapraszam na mój kwietniowy i majowy wrap-up. Tak jak wspomniałam w moim poprzednim filmiku, ostatnio miałam troszkę problem z nagrywaniem i montowaniem filmików. Mam nadzieję, że powoli wracam do systematycznego nagrywania. I przeglądając materiały, jakie chciałabym nagrać i co chciałabym Wam opowiedzieć, jedną z takich rzeczy, która troszkę wisiała mi z tyłu głowy, był ten wrap-up majowo-kwietniowy, bo to jest coś, co obiecywałam sobie robić systematycznie co miesiąc. I w kwietniu, ani w maju tego nie zrobiłam i troszkę mi to jednak ciążyło, więc dzisiaj taki zbiorczy, bardzo szybki wrap-up mam dla Was przygotowany. Powodem, dla którego te wrap-upy nie powstały wcześniej, jest też to, że bardzo mało czytałam w kwietniu i w maju. Może inaczej. Trochę książek czytałam, ale bardzo mało książek skończyłam. I dzisiaj, w tym dwumiesięcznym wrap-upie, opowiem Wam tylko o czterech książkach. Jak sobie tak myślę teraz, jeszcze sobie tak myślę z perspektywy czasu, jak bardzo dobrze szło mi czytanie w lutym. Naprawdę jest mi przykro, że tak słabo idzie mi czytanie w ostatnim czasie. W czerwcu też tych książek raczej dużo nie będzie, ale mam nadzieję, że w lipcu już troszkę z czytaniem nadrobię, bo znowu mam ochotę na czytanie i mam takie bardzo mocne postanowienie, że jak najwięcej tych książek, które posiadam, przeczytam, dlatego też ograniczam się teraz z wypożyczaniem książek z biblioteki. Ale żeby nie przedłużać, bo okaże się, że ten filmik będzie trwał tyle samo, co przy wrap-upach, których mam do opowiedzenia o 10 książkach. Pierwszą książką, którą udało mi się skończyć w kwietniu, była książka Pieśń Syrendy Aleksandry Christo. To jest książka, która... Nie wiem, wydaje mi się, że ja ją mam gdzieś na półce, ale ja ją skończyłam słuchać na audiobooku. To jest też książka, która towarzyszyła mi podczas wyjazdu do Danii w kwietniu. I bardzo przyjemnie mi się jej słuchało i w samolocie, i w ogóle w każdej wolnej chwili, kiedy mogłam jej słuchać. Jest to też książka, po którą sięgnęłam pod wpływem wspomnianego w kwietniu, w marcowym wrap-upie, takiej ochoty na książki o morzu, o piratach, o podróżowaniu na morzu. Pokrótce jest to po prostu retelling małej syrenki, ale bardzo mroczny, bardzo tajemniczy, bardzo odbiegający od tej disneyowskiej aury. Nasza główna bohaterka Lyra jest syreną i syreny w tym świecie specjalizują się głównie w tym, że mordują ludzi. I to jest ich główne zajęcie, znaczy główna charakterystyka. One specjalizują się w tym, że po prostu mordują ludzi. I oczywiście pojawia się też książę, a nasza główna bohaterka Lyra specjalizuje się w tym, że a specjalizacją naszej głównej bohaterki są właśnie przystojni książęta i ona jest jakby pogromczynią książąt. I w pewnym momencie dochodzi do pewnego konfliktu między nią a jej matką, która nie do końca chciałaby oddać kiedykolwiek swoją władzę. Lyra też z różnych przyczyn nie uśmierca jednego z książąt i zostaje jakby wygnana z tego królestwa, swojej matki, z królestwa Syren. Generalnie dostaje nogi i musi sobie radzić w tym świecie ludzi i trafia do tego księcia, którego ocaliła, księcia, który znowu jest pogromcą Syren i dochodzi tutaj do pewnego konfliktu. Książkę czytało się dość przyjemnie, bardzo przyjemnie się jej słuchało. Jest to taka powieść, po której można raczej się wiele rzeczy spodziewać, raczej jest przewidywalna. To jest też taka powieść z gatunku lekka, łatwa i przyjemna. Oczywiście nie jest to jakiś wybitny retelling, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie jest skonstruowany pod tym względem, że rzeczywiście autorka dużo więcej czerpie z takiej mitologicznej wersji syren, tych złych syren. I to jest bardzo fajne i odświeżające. Wydaje mi się, że udało jej się zerwać z wieloma takimi bardzo sztampowymi ruchami. I mimo tego, że książka jest reklamowana jako retelling małej syrenki, to tak naprawdę oprócz takiej głównej fabuły, oprócz tego wątku, że syrena jakby traci ogon i musi sobie radzić w świecie ludzi i poznaje jakiegoś tam przystojnego księcia i być może się w sobie zakochują, to tak naprawdę bardzo wiele elementów, które się w tej książce pojawia, jest nowych i świeżych i to było bardzo fajne. Jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to warto po nią sięgnąć.
A drugą książką, którą skończyłam w kwietniu, również w formie audiobooka, jest książka Polscy Władcy po ciemnej stronie mocy Iwony Kienzler. Specjalnością Iwony Kienzler są książki non-fiction opowiadające o jakichś ważnych aspektach historycznych. I naprawdę, jeżeli bierzesz pod uwagę tyle książek, ile ona wydaje w ciągu roku, to spokojnie przewyższa w tym aspekcie Mroza. Jej książki są bardzo popularne wśród osób, które lubią takie na przykład biografie historyczne. I postanowiłam sięgnąć po te właśnie, głównie dlatego, że miałam bardzo dużą ochotę na książkę właśnie non-fiction, a historia polskich władców jest dla mnie dość tajemnicza. To znaczy, mam wrażenie, że ja w szkole nie do końca poznałam tych naszych polskich władców, bo im bliżej współczesności, tym z moją nauką historii było gorzej, bo mam wrażenie, że bardzo mocno skupialiśmy się na prehistorii i starożytności, a jak przychodziło do ważnych tematów dla nas, ważnych historycznie dla Polski, to już w ogóle pomijaliśmy te tematy. Już nawet o II wojnie światowej nie wspomnę, bo do tego tematu nigdy nie doszłam na lekcję historii. I chciałam sobie właśnie przybliżyć troszkę historię władców Polski, a wiedziałam, że sięgając po książkę tej autorki, mogę tą wiedzę przyswoić w bardzo przyjemny sposób. W tej swojej książce autorka skupia się właśnie na władcach Polski, którzy nie do końca byli takimi idealnymi władcami Polski, bo mamy oczywiście wielkich władców polskich, których wszyscy szanują, wszyscy historycy uważają za świetnych przywódców, ale mamy też w historii Polski bardzo wiele takich przywódców, którzy nie do końca byli dobrymi władcami, dobrymi ludźmi. I tutaj właśnie w tej książce autorka skupia się na takich przypadkach, więc na przykład pojawia się Bezprym, pojawia się Bolesław Krzywousty, Konrad Mazowiecki, Henryk Walezy i oczywiście Stanisław August Poniatowski. W tej książce autorka każdemu z nich poświęca rozdział, opisując ich życie i to, co jest też im zarzucane, ale mam też wrażenie, że podchodzi do tego tematu bardzo otwartymi oczami, ponieważ tak naprawdę nikogo tutaj bardzo nie osądza. Daje nam taką furtkę do samodzielnej decyzji, czyli pisze rzeczywiście o tych wszystkich aspektach, które jakby źle rzutują na ich biografię, ale też daje wątpliwość wiele rzeczy i to mi się podobało, że rzeczywiście jakby żadna biografia nie jest czarno-biała, ale ma różne kolory i w przypadku władców Polski, których opisuje tutaj Kienzler, rzeczywiście w niektórych aspektach mogło być to różnie postrzegane i to mi się w tej książce bardzo podobało. Bardzo dobrze się jej słucha, bardzo szybko się jej słucha i bardzo przyjemnie, więc jeżeli szukacie książek takich historycznych, z których moglibyście się troszkę więcej dowiedzieć, nie tylko o władcach Polski, ale o różnych aspektach historycznych, to wydaje mi się, że to może być autorka dla Was. I w maju wreszcie udało mi się skończyć książkę, której przeczytanie troszkę odkładałam, bo z jednej strony chciałabym poznać tę historię, a z drugiej strony wiem, że im więcej jej czytam, tym mniej zostaje mi na przyszłość. A to jest taka historia i to jest taka seria, z którą nie chcę za bardzo się rozstawać, więc pewnie gdy w końcu już skończę tę serię, to do niej ponownie wrócę, bo nie wyobrażam sobie inaczej. A książkę, którą udało mi się skończyć, jest książka Dom Hadesa Ricka Riordana i to jest czwarty tom z serii Olimpijscy Herosi, opowiadający dalsze przygody Percy'ego Jacksona i ludzi związanych z obozem Herosów. I jeżeli nie wiecie, o czym są te książki, jeżeli nigdy nie słyszeliście o Percy'm Jacksonie, to po pierwsze, gdzie się chowaliście, po drugie, musicie to koniecznie zmienić. To jest jakby druga seria związana z Percy'm Jacksonem. Pierwsza, czyli Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, składa się z 5 książek, troszkę krótszych niż ta, która właśnie skupia na wczesnych latach życia Percy'ego Jacksona w obozie Herosów. Percy'ego Jacksona, który dowiaduje się, że jest synem greckiego boga. Bo w tym świecie greccy bogowie normalnie egzystują w naszym świecie i generalnie mają dzieci z ludźmi, przez to mamy Herosów. I to jest jakby kontynuacja tej serii. Ja już opowiadałam o 3 pierwszych książkach z tej serii, czyli o bliskich Herosach i nie chcę nic zdradzać tak naprawdę w związku z tą serią, bo wydaje mi się, że to już mogę naprawdę wkroczyć na dość duże spoilery. Powiem Wam tylko jedno. Skończywszy 3 tom, który skończył się takim cliffhangerem, że naprawdę dziwię się sobie, że miałam tyle samozaparcia, że nie sięgnęłam po tę książkę wcześniej, powiem Wam, że ta może być jedną z moich ulubionych z całej serii. Akcji jest tu naprawdę bardzo dużo. Nasi bohaterowie przeżywają
koszmarne przygody i to takie, które naprawdę czasami chwytają za serce i tracisz troszkę oddech, bo zastanawiasz się, co może się dziać dalej. I Rick Riordan ma taką smykałkę do tego, żeby każdy tom kończył się tak, że naprawdę nie możesz się doczekać, żeby przeczytać kolejny. I to, w jaki sposób Rick Riordan pisze i to, jak buduje świat, to jest coś, co absolutnie uwielbiam. I naprawdę, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać żadnej książki z serii, żadnej książki pióra Ricka Riordana, to koniecznie musicie to zrobić. Sięgnijcie najpierw po Percy'ego Jacksona, bo jednak książki trzeba czytać w odpowiedniej kolejności i naprawdę nie pożałujecie. Wiem, że te książki są jakby książkami dla młodzieży, nawet młodszej młodzieży, bo Percy Jackson i Bogowie Olimpisy to są książki dla tak naprawdę dzieci, ale ja już mam swoje lata, a absolutnie to mi nie przeszkadza. I polecam Wam też oczywiście serial, który jest dostępny na Disney Plus. Im więcej nas obejrzy ten serial, to mam nadzieję, że tym więcej sezonów dostaniemy i być może kiedyś doczekamy się ekranizacji olimpijskich herosów. A mówiąc o dobrych serialach, które chciałabym, żebyście oglądali, bo dzięki temu możemy dostać kolejne sezony, to pod koniec maja na Netflixie pojawił się serial Geek Girl, oparty na książkach Holly Small o tym samym tytule. I ja o Geek Girl mówiłam na tym kanale od samego początku jego istnienia. Mogliście śledzić moje zmagania w zdobyciu całej kolekcji książek z tej serii, ponieważ w Polsce zostały wydane tylko dwa pierwsze tomy. Zostały one wydane nakładem wydawnictwa Jaguar. Mam nadzieję, że jeżeli powstanie sezon drugi serialu, to może któreś polskie wydawnictwo pokusi się na ponowne wydanie tych książek, co jest teraz bardzo modne, więc naprawdę liczę na to. I postanowiłam sobie przed premierą pierwszego sezonu przeczytać od nowa pierwszy tom, to był mój trzeci albo czwarty rereading. Ja może jestem troszkę spaczona, może jakby kieruje mną troszkę taka nostalgia odnośnie tych książek, ale czytało mi się to równie dobrze jak za pierwszym razem. Uwielbiam absolutnie bohaterów tej książki. Harriet jest dziewczyną, z którą naprawdę łatwo się utożsamić. Mi się wydaje, że wiele z nas ma jakieś elementy Harriet w sobie. Poza tym jest tu jedna z moich ulubionych postaci w literaturze, czyli Wilbur, który jest kapitalną postacią drugoplanową i muszę przyznać, że w serialu został odzwierciedlony idealnie, absolutnie go uwielbiam. Jest oczywiście tutaj wątek romantyczny z jednym z najprzystojniejszych facetów na świecie. Wszystko tu jest takie świeże i takie przyjemne i uważam, że to jest książka, która powinna spodobać się naprawdę wielu osobom, bo to jest książka dla młodszych i dla starszych i dużo starszych i to jest historia, która naprawdę wydaje mi się, że może trafić do wielu osób. Jeżeli szukacie lekkiej, łatwej, przyjemnej, zabawnej książki, to koniecznie sięgnijcie po Geek Girl Holly Small. Jak mówię, jest dostępna w Polsce, przynajmniej dwa pierwsze tomy i to w relatywnie łatwy sposób, bo w wielu bibliotekach ją znajdziecie, ale znajdziecie ją też w wielu księgarniach po bardzo niskiej cenie, więc naprawdę można zrobić fajny zakup. I jak już przeczytacie książkę, to koniecznie obejrzyjcie serial, albo nawet obejrzyjcie serial, a później przeczytajcie książkę, nieważne. W każdym razie zróbcie te dwie rzeczy, bo naprawdę warto. Więc ponownie bardzo mocno polecam Geek Girl Holly Small. I to są niestety wszystkie książki, które skończyłam czytać w kwietniu i w maju. Jest jeszcze jedna książka, którą tak naprawdę skończyłam, doczytałam w czerwcu, ale o tej książce nie mogę Wam jeszcze powiedzieć. Na pewno to zrobię, bo już nie mogę się doczekać, ale na razie zostawmy to troszkę w sekrecie. Warto czekać, naprawdę warto czekać, więc mam nadzieję, że wkrótce dostanę się na światło i będę mogła o niej mówić i mówić i mówić, ale to w przyszłości, mam nadzieję, niedalekiej. Przepraszam za tak długą przerwę w rapapach, przepraszam za tak długą przerwę w nagrywaniu. Mam nadzieję, że to Was nie zniechęci do śledzenia tego kanału, że zasubskrybujecie go, jak jeszcze tego nie zrobiliście, że będziecie lajkować filmiki i że będziecie tutaj ze mną w przyszłości. Ja nie chcę za dużo obiecywać, ale na pewno kolejne filmiki się będą na tym kanale pojawiać. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że będziecie. Do zobaczenia, do usłyszenia.